Agnieszka Sienkiewicz raczej nie należy do osób, które usilnie zabiegają o uwagę mediów. Działa w branży już od wielu lat i skupia się na budowaniu aktorskiego portfolio, a nie poszukiwaniu poklasku wśród czytelników poczytnych magazynów. Do tej pory wystąpiła w takich produkcjach jak Apetyt na życie, Anna German czy Przyjaciółki, gdzie wcielała się w postać Doroty. Choć Agnieszka Sienkiewicz nie jest stałą bywalczynią portali plotkarskich, to zdarza jej się uchylić rąbka tajemnicy kwestii prywatności. Podobnie jak tuziny znanych koleżanek, aktorka prowadzi swój profil na Instagramie i tam dzieli się nowinkami z życia z pokaźnym gronem obserwujących. Od niedawna możemy cieszyć się wiosną w pełnej krasie, dlatego, jak co roku, kolejne znane panie decydują się na fryzjerskie metamorfozy. Tym razem nie ominęło to także aktorki, która do tej pory była wierna naturalnemu kolorowi włosów, który stał się wręcz jej znakiem charakterystycznym. Na instagramowym profilu Sienkiewicz pojawiło się nowe zdjęcie, na którym zaprezentowała się w wersji blond. Zmiana faktycznie jest spora, a na podobną fryzurę decydowały się wcześniej między innymi Barbara Kurdej-Szatan czy Małgorzata Rozenek. Tak drastyczną metamorfozę aktorka motywuje rolą w nowym serialu i już zapowiada, że idzie nowe. Dziś zaczęłam pracę na planie nowego serialu. Pierwszy raz w blondzie, bo i postać inna niż do tej pory. Idzie nowe, ogłosiła. Zgodnie z oczekiwaniami, Agnieszka mogła liczyć na dobre słowo od znanych znajomych, a także od obserwujących, którzy są dość zaskoczeni tak ogromną zmianą. Niektórzy wprost przyznali, że na początku jej nie poznali. Nie poznałam, ale jest czat, jaka inna ty, o Boże. Prawie pani nie poznałam, obłędnie, czytamy. Thank you.